Dzień dobry państwu. Witam w kolejnym odcinku podcastu Prawo Startupu. Dziś kilka uwag na temat innowacyjności, czyli zjawiska, które powinno być podstawowe dla realizowania jednego z trzech fundamentalnych założeń startupu, czyli eksperymentuj. Dlaczego to takie ważne? W poprzednich odcinkach zajmowaliśmy się zagadnieniem pozyskiwania funduszy na działalność naszej nowo powstającej firmy. Jako główne źródła finansowania wskazując te, które należą raczej do sektora prywatnego. Teraz chciałbym pokazać, jakie możliwości daje sektor publiczny, tym bardziej, że dotyczą one dwóch obszarów, to jest pozyskiwania funduszy na działalność oraz oszczędzania kosztów, głównie dzięki obniżeniu danin publicznych. Kluczem do publicznego Skarbczyka jest właśnie pojęcie innowacji. Oczywiście podstawowym powodem takiego stanu rzeczy było uczynienie z zagadnienia innowacji kluczowej myśli przewodniej strategii Unii Europejskiej 2020. Warto przy tym zaznaczyć, że z innowacyjnością trzeba będzie się zaprzyjaźnić na wielu innych płaszczyznach. Dla przykładu wspomnę tylko o konieczności ochrony własności intelektualnej, która zwykle pojawia się w jakiejś formie wraz z nią. Pojęcie innowacyjności. O tym, jak ważne jest zagadnienie innowacyjności i jej wspierania, może świadczyć fakt, że polski ustawodawca wspomina o nim w ponad tysiącu aktów prawnych. Jednocześnie od 2008 roku w polskim prawie obowiązuje definicja innowacyjności uregulowana w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Istniejąca definicja legalna, choć jest zjawiskiem języka prawnego, jest rzadko stosowana w orzecznictwie organów podatkowych czy w praktyce stosowania prawa pomocy publicznej. Warto jednak przytoczyć jej brzmienie. Może on bowiem nastręczać wielu problemów. Pomimo, że pojęcie innowacyjności jest najczęściej rozumiane funkcjonalnie z uwzględnieniem zasad obowiązujących w danym systemie prawa i celu określonej regulacji, to nadal w polskim systemie prawa pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia literalna. Na tle definicji ustawowej, w kontekście innych źródeł rozumienia tego pojęcia, dobrze widać również, że innowacyjność może być rozumiana wąsko lub szeroko, zarówno w płaszczyźnie przedmiotowej, jak i podmiotowej. Wyżej wskazanej ustawie określono ją jako działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Niewątpliwie jest to bardzo ogólna definicja, a mając na względzie jej zastosowanie dla celów uzyskiwania różnego typu świadczeń publicznych, brak wnikliwej analizy może powodować istotne ryzyko po stronie ewentualnego beneficjenta. Podstawową przesłanką uznania działalności za innowacyjną jest element nowości odnoszący się do zjawiska technologii, czyli metody przeprowadzania procesu produkcyjnego. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że współczesne rozumienie technologii w różnych dziedzinach życia jest szerokie, z uwagi na dynamikę zjawisk gospodarczych. Dlatego najczęściej technologii nie traktuje się wąsko jako dziedziny techniki prowadzącej do wytwarzania towarów lecz także jako system wiedzy, technik, kwalifikacji, wiedzy eksperckiej i organizacji wykorzystywanej w celu produkowania, sprzedaży, a także wykorzystania towarów i usług zapo zaspokajających popyt ekonomiczny i społeczny. Powyższe rozumienie technologii odpowiada intencji ustawodawcy, który definiując ją częściowo idem per idem odnosi się do wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych zdefiniowanych w ustawie o szkolnictwie wyższym, które to wszystkie wskazane wyżej elementy obejmują. Można, można z całą pewnością stwierdzić, że ani element nowości, ani też odniesienie do technologii nie są na tyle szczegółowe, aby wytyczyć mapę drogową dla przedsiębiorcy, który chciałby uzyskiwać korzyści z tytułu działalności innowacyjnej. Dodatkową komplikacją może być użycie przez ustawodawcę sformułowań opracowanie i uruchomienie wytwarzania. O ile pierwsze z nich można zidentyfikować jako typową czynność leżącą w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, o tyle uruchomienie jest sformułowaniem bardzo mało konkretnym i nie do końca przystającym do procesów biznesowych. Bardziej odnosi się do wprawiania w ruch ciągu produkcyjnego w sensie fizycznym niż do wprawiania w ruch w sensie rynkowym, rozumianego jako wprowadzenie do obrotu. Znaczenie uruchomienia wytwarzania komplikuje się w przypadku usług. O ile bowiem w przypadku towarów można by jeszcze zawęzić je do fizycznego uruchomienia produkcji, o tyle w przypadku usług rzadko można wyodrębnić taką czynność. Niewątpliwie celem wspierania działalności innowacyjnej jest ogólnie rozumiany rozwój gospodarczy. Dlatego działalność innowacyjna powinna odnosić się nie tylko do etapu stworzenia innowacyjnego produktu lub usługi, ale niewątpliwie także do wprowadzenia ich na rynek co wiąże się z kolei z nowością technologiczną w obszarze procesów, organizacji oraz marketingu. Istotnym wsparciem w zakresie takiego rozumienia pojęcia innowacji może być opracowanie trzeciego wydania tzw. podręcznika Oslo, przygotowanego pod wspólną egidą OECD i Komisji Europejskiej. Było ono wynikiem trzyletniej współpracy z udziałem grupy roboczej OECD, ekspertów krajowych do spraw wskaźników naukowo-technicznych, jak również szeregu ekspertów zewnętrznych. Według autorów powyższego opracowania, działalność innowacyjna obejmuje wszystkie działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrożenia nowego lub znacząco udoskonalonego produktu. Rozumianego jako wyrób lub usługa. Odnosi się to także do procesu, a także nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, jak również organizacji miejsca pracy lub stosunków z otoczeniem. Trzeba wskazać, że podana wyżej definicja polskiej ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej jest literalnie węższa, gdyż nie obejmuje innowacji sprowadzających się do nowych metod marketingowych. Polski ustawodawca wprost wskazuje na uruchomienie wytwarzania produktu lub usługi, zaś działania marketingowe są działaniami towarzyszącymi wprowadzaniu produktu lub usługi na rynek. Trudno je zatem wiązać bezpośrednio z produkcją. Do tego typu innowacji należy zatem zachować szczególnie ostrożne podejście. Autorzy podręcznika Oslo w swoim opracowaniu wskazują, że innowacyjność można rozumieć wąsko jako działania związane bezpośrednio z badaniami i rozwojem produktu, a także szerzej. Podkreślają bowiem, że innowacje obejmują szereg działań, które nie wchodzą w zakres działalności badawczo-rozwojowej, takich jak późne etapy działalności rozwojowej na potrzeby fazy przedprodukcyjnej, produkcji i dystrybucji, a także prace rozwojowe o mniejszym stopniu nowości. Prace wspomagające, takie jak szkolenia i przygotowywanie rynku, jak również działania rozwojowo-wdrożeniowe dotyczące innowacji, takie jak nowe metody marketingowe czy nowe metody organizacyjne, których nie zalicza się do innowacji w obrębie produktu lub procesu. Niewątpliwą zaletą ujęcia, jakie zostało zaprezentowane w podręczniku Oslo, jest jasne sprecyzowanie celu działalności innowacyjnej, którym jest wdrożenie. O jego zaistnieniu można mówić wtedy, gdy nowy produkt jest wprowadzony na rynek. Nowe procesy, metody marketingowe lub metody organizacyjne zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie w działalności firmy. W stosunku do definicji z polskiej ustawy wyraźnie dochodzi tu do przesunięcia środka ciężkości zdążenia do realizacji na zrealizowanie celu gospodarczego. Samo uruchomienie wytwarzania może bowiem oznaczać jedynie budowanie zasobów magazynowych przedsiębiorstwa i ostatecznie nie przynieść spodziewanego skutku w postaci wygenerowania wartości dodanej. Rodzaje działalności innowacyjnej. Niewątpliwie warto również zwrócić uwagę na przyjętą w konsekwencji omawianej wyżej definicji bardzo klarowną klasyfikację działalności innowacyjnej w podręczniku Oslo. Stanowi ona rozwinięcie i uzupełnienie szerokiej definicji innowacji. W opracowaniu wyróżnia się cztery typy innowacji: innowacje w obrębie produktów, innowacje w obrębie procesów, innowacje marketingowe oraz innowacje organizacyjne. Pierwszy rodzaj to innowacja produktowa, którą określa się jako wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Nie chodzi tu wyłącznie o produkty i usługi stworzone w oparciu o nową wiedzę, ale również takie, które bazują na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Cecha nowości, którą na wstępie wskazywałem jako kluczową dla odróżnienia produktów innowacyjnych. Jest rozumiana jako znaczące odróżnianie się swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę. Warto w tym miejscu podkreślić, że podręcznik Oslo odnosi się do cechy nowości występującej w ramach danej firmy. Polski ustawodawca, łącząc definicję innowacyjności z badaniami naukowymi, odnosi się do now nowości w globalnym ujęciu. Takie ujęcie może prowadzić do licznych problemów interpretacyjnych w przypadku nowych usług. Podręcznik Oslo wskazuje, że innowacje produktowe w sektorze usług mogą polegać na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług. Przykładowo, może chodzić o podniesienie sprawności czy szybkości ich świadczenia, jak również na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług. W tym przypadku wykazanie cechy nowości w rozumieniu polskiej ustawy, jeżeli usługa nie wiąże się z wykorzystaniem nowych elementów materialnych, może być bardzo skomplikowane. Kolejnym rodzajem jest innowacja procesowa, określana jako wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania. Celem innowacji procesowych może być obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości produkcji, bądź dostarczenie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Przykładem innowacji procesowej mogą być różnego typu automatyzacje wykorzystujące nowe rozwiązania techniczne, takie jak roboty. Metody dostawy dotyczą natomiast logistyki firmy i obejmują urządzenia, oprogramowanie i techniki wykorzystywane do nabywania środków produkcji, alokowania zasobów w ramach firmy lub dostarczania produktów końcowych. Przykładem takich innowacji mogą być systemy wysokiego składowania i wszelkie nowe rozwiązania w zakresie konfekcjonowania towarów. Niestety omawiana definicja ustawowa, ze względu na dość niefortunne sformułowanie o wytwarzaniu procesów, nie daje pewności, czy ten rodzaj innowacji, podobnie jak innowacja produktowa, mieści się w zakresie pojęcia działalności innowacyjnej, zdefiniowanej w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Gdyby zwrot procesy odnosił się gramatycznie do zwrotu opracowania, takiej wątpliwości zapewne by nie było. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że rezultatem produkcji powinny być raczej towary lub usługi, zaś procesy powinny stanowić przyczynę ich powstania, można uznać powyższe sformułowanie również za lapsus językowy. Wątpliwości jednak pozostaje. Jak już wspomniałem nieco jaśniejszą sytuację mamy w przypadku czwartego rodzaju innowacji, czyli innowacji marketingowej. Podręcznik OSLO określa ją jako wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znacznymi zmianami w projekcie. Czy też konstrukcji produktu lub opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Chodzi tu zatem o wszelkie zmiany w procesie sprzedaży. Przy czym ich istotą powinno być ukierunkowanie na lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu firmy na rynku dla zwiększenia sprzedaży. Ten typ innowacji można określić jako miękki, gdyż jego podstawowym fizycznym przejawem jest powstanie nowej koncepcji lub strategii marketingowej. Oznacza to w praktyce brak twardych, technicznych lub fizycznych rezultatów innowacji, co z kolei może powodować ogromne pole do trudnej dyskusji. Prawdopodobnie była to podstawowa przyczyna, dla której polski ustawodawca nie zdecydował się na włączenie zjawiska marketingu do definicji legalnej. Czwarty rodzaj innowacji, który wymienia podręcznik Oslo, to innowacja organizacyjna. Polegająca na wdrożeniu nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Cechą szczególną innowacji organizacyjnej w zestawieniu z innymi zmianami organizacyjnymi w firmie jest zastosowanie takiej metody organizacyjnej, która nie była dotychczas stosowana. Jako przykład można wskazać nowe praktyczne zasady służące poprawie procesu uczenia się i udostępniania wiedzy w ramach firmy. Bez wątpienia cechą charakterystyczną innowacji organizacyjnej w odróżnieniu do procesowej jest odniesienie jej do funkcjonowania przedsiębiorstwa w całości, nie zaś wyłącznie w aspekcie odnoszącym się do konkretnego procesu powstawania produktu lub usługi. Organizacja jest więc swego rodzaju metaprocesem. Oprócz powyżej podniesionych wątpliwości co do objęcia zakresem definicji innowacji procesowych, Dodatkowo, trzeba wskazać, że ustawodawca wyraźnie wymaga wskazania bezpośredniego związku pomiędzy taką innowacją a produktem lub usługą, posługując się sformułowaniem na jej podstawie. Nawet jeżeli innowacja procesowa stanowi innowację w rozumieniu ustawy, a metaproces można uznać również za proces, to wykazanie związku pomiędzy innowacją organizacyjną a produktem lub usługą może nie być łatwe. Przedstawione rozważania pokazują jedynie lekko ponury obraz gmatwaniny różnych zjawisk, z jakimi musi zmierzyć się przedsiębiorca, który postanowił założyć innowacyjną firmę. To, czy ostatecznie zostanie ona uznana w świetle różnych przepisów dających szereg interesujących możliwości za innowacyjną, nie jest wcale oczywiste. Dlatego zanim sięgniemy ręką do zasobnego skarbczyka publicznych pieniędzy, trzeba dobrze przeanalizować nasz apetyt na ryzyko i sposoby jego mitygowania. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.